Hej, cześć, witaj, Season Max, jestem was w takim małym wstępie do tego filmu. Film jest nagrany przez telefon i ekran nie jest tako rozciągnięty tak jak na Q&A albo tutaj jak teraz widzicie, tylko jest tako prosto jak to w telefonie jest ekran, bo zapomniałam odwrócić tako telefon nagrywać, tylko nagrywałam tako jak jest normalnie ekran, więc będzie po środku taki ekran z tym, co się dzieje, więc przepraszam was za to, zapomniałam telefon tylko odwrócić, ale życzę wam miłego oglądania. Hej, cześć, witaj, Season Max, witam was w pierwszym odcinku mojego gamer roomu, tak to jest zwane. Dzisiaj pokażę wam mój pokój, jak to wszystko wygląda. Wszystko wam dokładnie pokażę, ponieważ dużo osób chciało to zobaczyć. Więc zaczynamy od mojego miejsca, gdzie nagrywam, gdzie się tworzą filmy dla was. To więc tako, tutaj jest mój monitor. Razem z głośnikami. Głośniki firmy Speedlink. Bardzo dobre według mnie. Dobry mają bas. Jak chcecie dobre te głośniki z basem, to te bardzo mi się podobają. Ja za nie dałem na polskie to około 220 zł. Tu jest moja klawiatura, o której wam ostatnio mówiłem. Bloody. Myszka i podkładka z Bloody. Moje słuchawki, które są świetne. Wcześniej miałam też inne słuchawki. Na początku, jak pamiętacie, jak zacząłem nagrywać, to miałam słuchawki takie douszne. A tutaj mam. Tutaj leżą moje CD Action, jakie jeszcze kupowałam, jak byłem w Polsce. Tu moje słuchawki Sony bezprzewodowe takie. Takie sobie mogą być. Nie powiem, że są świetne. Tu mój kod do internetu, mój plan lekcji. Tutaj jakieś zdjęcie. O, jedna osoba właśnie się pytała, czy pokażę moje wszystkie plakaty i figurki. To właśnie tutaj też pokażę. Tutaj mam sobie plakat z Rizena trójki. Tutaj mam takie jakby, tu mam te patrony do drukarki. Zaraz wam powiem o drukarce. Tutaj jest takie jakby moje przekąski na nagrywanie, jak siedzę. Tutaj leży mój tablet, taki zeszycik ze szkoły i pad do Xboxa, ten mój przezroczysty świecący. Nie pamiętam, chyba za niego dałem 25 euro. Tutaj i tak chciałem drugi pad kupić, bo ten mój tamten to już prawie rozwalony. Tutaj flaga, mój brat w przedszkolu rysował jak był. Tutaj jakieś długopisy, mazaki i takie inne. Kamera. I takie inne badziewia. Tutaj za oknem rusztowanie, bo akurat budują mi tu ten dom. Tutaj mam plakat z Metro Last Light. Maskę krzyku. Plakat z Alana Wake'a, który muszę w ogóle stamtąd zabrać i gdzieś tu powiesić. Tutaj moja flaga z Rizena. Z edycji specjalnej Rizena dwójki. Tutaj ten zawalisty malunek z Child of Light, edycji Deluxe. I tutaj zaczynają się moje figurki. Tu ja mam takie półki nad komputerem. To pierwsza figurka jest z Injustice Gods Among Us z edycji kolekcjonerskiej. Ja nie robiłem unboxingu tego, bo nawet jeszcze wtedy nie nagrywałem, jak to dostałem. Już ja tą grę mam od stycznia, ja ją dostałem na urodziny, taką edycję. Tutaj fajnie takie coś się dostaje, takie tło. Na środku jest oryginalny komiks. A jeszcze zapomniałam tutaj o fladze z meczu. Tu mam Vault Boya z edycji limitowanej, takiego większego niż te małe. Tutaj pokazuję łapkę w górę, więc łapkujcie. Tu mam Vault Boya znaczący perk siły. Vault Boya percepcji. I Vault Boya tego broni ręcznej. Tutaj jest z tyłu takie coś, gdzie są wszystkie arty z Rizena dwójki. Też właśnie nie było unboxingu Rizena dwójki, ponieważ wtedy nie nagrywałem. Tutaj jest ten świetlik z Child of Light. On mi się samemu włącza, w ogóle duchy chyba mam w domu. Tutaj jest ten kryształek z The Sims. W ogóle ja zapomniałam wam tego kryształka nagrywać i wrzucać do filmu, ale to chyba zacznę robić, bo tak chcecie. Tutaj takie
Jabłuszko pokażę wam bardziej pod światłem z Nowego Jorku. Od mojej babci, jak przyjechała, to dostałam. Tu w środku jest miasto i napis New York City. Tutaj jest artbook z Risena, trójki almanach. Tu jest taki papier o Walterze White'cie, Jacka Heisenbergu, gdzie umarł, jak się, co wszystko, czemu umarł, wszystko, opis jego cały. Tu mam figurkę Aliena z tego filmu. Tak o wygląda. Niedługo tu jeszcze nowe plakaty do mnie dojdą, to, bo zamówiłem Wasteland 2 już sobie, edycję Strażnika. Tutaj Predator. Fajne takie figurki. Predator. O Jezu, Jesse Pinkman mi się wywalił. Jesse Pinkman z Breaking Bad. Zrobili go tak samo, jak ten prawie się ubierał w filmie, czy w serialu. Tu hajs trzyma. Tu jego tatuaż, ta jego koszulka taka bardziej znana. I pan Heisenberg, taka w takiej pozycji, jak on sprzedawał metę dla tego gościa, tego Meksykańca, co on zatukł tego jednego ze swoich ludzi. Wspomniałem, jak on się nazywa. Właśnie fajnie to wygląda. Tu z tyłu jest taki zeszyt z Wiedźmina dwójki. Z tej edycji takiej specjalnej, co robiłem film. Tutaj figurka z The Settlers 7 edycji kolekcjonerskiej. Tu miecz Wiedźmina. Ten papierkowy taki z tej edycji. Tutaj jest Heavy Rain na to. Te origami. Tutaj metamfetamina Waltera aka Heisenberga. O taka. Dobra. Czasem jem. Tutaj takie... Jakby to można nakleić na lodówkę z Nowego Jorku, też babcia mi przysłała. Tutaj moja taka bransoletka z The Walking Dead. Walcz ze śmiercią, bój się żywych. Mój portfel z The Walking Dead, który zawsze biorę do szkoły, bo w nim mam dokumenty. I tutaj zaczną się moje gry. Tu jeszcze są dwie figurki z Wiedźmina, te takie specjalne, te papierkowe, które samo było trzeba robić. Ja je około 2 godziny robiłem, a tyle razy to już mi się rozwaliły, to o Jezus Maria, musiałam je tyle razy naprawiać. I tu się zaczynają moje gry, ja będę wam je pokazywał. Pierwsza gra, to ja tak układam sobie, to jest... O Jezu, coś mi spadło. Igiełka. Pierwsza gra to Dark Spore. Druga to... O, czekajcie, zdejmę metę. Położę tu. Druga to Spore. Oryginalne Spore. Czemu możecie się spytać, czemu nie ma odcinków Spore? Nie chcę mi się od razu nagrywać, ale może zaczniemy drugi sezon od nowa. Wszystko, bo już tam zepsułem to pod koniec ostatniego odcinka. Tutaj gra City of Heroes. Ja kiedyś zostałam, nigdy na dwie nie grałem. Gra Blair, się tak na to chyba mówi. Ja mówię na to Blur, czyli tak jak jest napisane. Tu jest pierwsza część Risena, w takiej edycji Green Pepper, którą się tutaj można kupować. A tu jest soundtrack i jak robili Risena dwójkę. Tu jest oryginalny Risen dwójka, w środku jeszcze coś chyba jest, bo ciężkie pudełko. Steelbook z Risena trójki, jest do góry nogami, bo ten napis jest taki, że chciałam, żeby tak równo był, czyli steelbook musiał do góry nogami wisieć. Tutaj ten Star Wars The Force Unleashed 2. Jezu, fokusuj się. Dead Island. Będę chciał sobie kupić Dead Island 2. Znaczy Dead Island Riptide. Edycja ta zombie taka, co jest tam po piersie tej kobiety w bikini, która jest niby ugryziona. Tutaj Battlefield 3. Call of Juarez The Cartel. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Brink. Metro 2033 w takiej edycji, że za 10 euro mogłem sobie kupić. Czekajcie, muszę usiąść na biurko. Darksiders 2. Assassin's Creed Anthology, czyli antologia. Far Cry 3 edycja limitowana. Max Payne, w środku chyba mam plakat z Max Payne'a, GTA San Andreas w tej edycji właśnie Green Pepper,
Grand Theft Auto 4. Będę chciał sobie kupić edycję limitowaną z tą torbą taką. Two Worlds. Deus Ex The Fall. Mi się podoba. Każdy ją hejtuje, ale mi się podoba. Deus Ex Human Revolution, Grunt Ludzkości. Skyrim. Tak, będzie seria ze Skyrima, bo ktoś się mnie pytał. Tutaj dodatki do Skyrima. Normalnie każdy dodatek po 20 euro kosztuje. Dałem za 20 euro kupiłem wszystkie dodatki, więc się opłacało. Hitman Absolution, czyli rozgrzeszenie. Hitman 2 Silent Assassin. The Settlers 7. The Sims Średniowiecze. Tutaj The Sims 4. Tutaj Simsy, każdy dodatek, to już nie będę wam tak pokazywał. Zdejmę moje figurki ostrożnie, żeby, bo już tyle razy mnie tu ludzie je rozwalali. Nic mnie szanują. Heroes of Might and Magic Heroes od 1 do 6. Kompletna edycja. Fajne takie pudełko tego jest. Za 100 zł. Jak kupiłem, to się opłaca. Tutaj właśnie to z Wiedźmina. Już ledwo tu co widać. Stalker ze Wprypeci w tej takiej edycji. Saga Gothic. Risen 3, Titan Lords, edycja kolekcjonerska, Alan Wake, Skyrim, edycja limitowana i tutaj Fallout. O Jezu, tu wszystko musiałam pozdejmować, ale to potem naprawię. I teraz przejdźmy tutaj do szafki, gdzie mam ubrania, to już wam nie będę pokazywał. A tu jest moje całe... O, teraz mi się PlayStation wyłączy. A tu jest moje całe miejsce, gdzie gram. Tutaj lampka. Miałam wcześniej taką małą, ale moja mama przyniosła większą. Tu jest minionek mojego brata. Fajny taki. On gada w ogóle wszystko, jak się śmieje. Wariat. Tutaj ta lampka się przydaje. Tu jest, jak siedzę po ciemku, tu jest mapa z GTA 5. Plakat z Risena Trójki Władcy Tytanów. Plakat z Risena Dwójki Dark Waters i plakat ze Skyrima. A tutaj jest mój telewizor 36 cali Samsung. Nie wiem dokładnie jaki model. Tam jakiś trudny model, w ogóle nazwa trudna do wypowiedzenia. Tu mój pad w takim specjalnym etui gumowym, żeby się ręce nie ślizgały. Jeszcze muszę kupić te nakładki na... Te. Jak się nazywa? Zapomniałem. Dobra, mniejsza z tym. Tu moje PlayStation 4. Będę chciał sobie kupić takiego skina, naklejkę na całe PlayStation w dolary. Dolary, kurde. Tu mój dekoder, wyłączyk od razu. Dekoder. Tu mój Xbox. Z padem. I tutaj moje słuchawki, tritony. Tritony, jakie to były tritony? To są tritony Kaiken do PlayStation 4. Są jeszcze do Xboxa One. To są bardzo dobry headset, jeżeli chcecie sobie z kimś grać i gadać. Mi się podoba. Tutaj pięści z Ralpha The Molki. Tu są zdjęcia. Pokażę wam teraz klucz ukrywam, kurde, za konsolą, żeby brat mi nie wchodził do szafki. Teraz pokażę wam, co tutaj mam. Okej. I tu mam tylko na samym dole edycja. Zapalę się tu. No, lepiej trochę widać. Edycja kolekcjonerska Injustice Gods Among Us. Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. The Sims 7. The Sims 4 edycja kolekcjonerska, pudełko od Vault Boyów, z tyłu pudełko od Risena dwójki, tutaj moje książki o Ibrahimowiczu i cel snajpera, tu moje CD Action, wszystkie tu moje maski, tutaj jakieś filmy, tu są pudełko od Jesse'ego Pinkmana i tych innych, tu jest od klawiatury, tu są od headsetu tego właśnie, tritonów Kaikena, tu jest od słuchawek pudełko, tu od myszki, tu od tego etui takiego,
I tu się zaczynają gry na PlayStation 4 i na Xboxa. To pierwsza gra to jest Child of Light, sorki za to oświetlenie, ale tu światło nie dochodzi. Final Fantasy Realm Reborn, Infamous Second Son, Watch Dogs, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes i The Last of Us Remastered. Czekajcie, małe cięcie. Wracam, mój brat mi tu wbił. To już gry na PlayStation 4 się skończyły, ale niedługo mam kupować Minecraft, to chyba będę sobie kupował. Rayman Origins, Kinect Adventures, Dance Central 1, jeszcze muszę sobie kupić Dance Central 2, Dance Central 3. Będę w ogóle planował sobie kupić na święta następny rok Xbox One. Tutaj Iron Man 2, Pure i Batman The Video Game, Universe at War, Narnia, Książę Kaspian, Banjo i Kazion, Nuts and Bolts, bardzo fajna gra, Crash of the Titans, Enslaved, Odyssey to the West, James Cameron, Avatar The Game, będzie seria z tego w ogóle, z większości gier tutaj co jest, będzie seria. Kolejna gra Just Cause 2, Tomb Raider, Underworld, Blackwater, jeżeli lubicie strzelanki i macie Kinecta, to sobie to kupcie, zawalista gierka. Splinter Cell Blacklist, Echelon ta edycja, 9 chyba Echelonu, Tom Clancy Splinter Cell Conviction, ja będę w ogóle chciał sobie kupić tego Splinter Cella i tego edycje, te takie kolekcjonerskie. Thief na Xboxa, będę też kupował na PlayStation, Battlefield Bad Company 1, Battlefield Bad Company 2, Medal of Honor Airborne, takie sobie. Trudnych, jak ja byłem mały, to ja w to grałem, to trudne. Call of Duty World at War, Medal of Honor, to jest 2010, LA, no, LA Noir, edycja kompletna, GTA 5, GTA 4, Episodes from Liberty City, Red Dead Redemption, tutaj plakat w ogóle wisi z Red Dead Redemption. O Jezu, jakie to teraz jasne. Saints Row 2, Saints Row the Third. W ogóle nazwali Saints Row the Third, a Saints Row 4 nazwali Saints Row 4. Saints Row 4 to Commander in Chief Edition. Sleeping Dogs, będę kupował jeszcze Sleeping Dogs na PlayStation 4. Mafia 2 ze wszystkimi DLC z plakatem. Crackdown 1, to była jedna z pierwszych gier, jakie miałem w ogóle na Xboxa. Crackdown 2, w ogóle Crackdown nowy ma wyjść, tylko na Xboxa One, ale to też będę miał. Fallout 3, będę miał w ogóle chyba zakupioną edycję Survival z Pip-Boyem prawdziwym. The Elder Scrolls. Skyrim, Far Cry 2, Borderlands, Injustice, Steelbook, Batman Arkham Origins, Arkham City, Tony Hawk Shred, do którego mam deskorolkę, taki pad deskorolka, Skate 3, Need for Speed Hot Pursuit, Need for Speed Undercover, Forza Motorsport 3, Race Drive Grid, Project Gotham Racing 4, The Walking Dead, Shadow of the Damned, Resident Evil 5, Gears of War 2, Gears of War 1, Red Faction, Armageddon, Command and Recon Edition. Więc tu więcej gier nie ma, wszystko wam pokazałem. Zamknę okno, znaczy okno, szafkę. No i co? Tutaj moje łóżko, tu mojego brata, taki statek. Tutaj okno. No i jak tak to może wyglądać? Tak o wam pokażę. Jak będę się... To jest tak jakby mój gaming room. Jak to się nazywa? Gaming room 2014. W
W kolejnym roku też będzie Gaming Room. Będę robił co rok Gaming Rooma, ale to była edycja z tego roku, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Każdy mnie prosił o to, więc bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Zapraszam Was z innych serii, mój dla Was Max. I cześć!